Nazywam się Iwona Pilawka, prowadzę własne studio tatuażu Divine Tattoo w Brzegu. Na otwarcie działalności pozyskałam środki z programu Wsparcie w Starcie. Staramy się stworzyć w studiu domową atmosferę, aby każdy poczuł się tutaj dobrze, stąd też ta ilość roślinności. Ściany zdobią też grafiki, obrazy mojego autorstwa. Projekty zwykle wykonuję na tablecie, wspomagając się również programem graficznym w komputerze. Wykonanie małego projektu to zwykle kwestia kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Większe projekty to kwestia dwóch, trzech godzin. Klienci przychodzą zwykle już z określonym pomysłem co do tematyki tatuażu. Następnie konsultujemy ten pomysł, dogadujemy szczegóły, wykonujemy projekt, który przesyłam klientowi do akceptacji. Drobne zmiany wprowadzamy zwykle już na miejscu, tuż przed tatuowaniem. Następnie wzór odbijamy na specjalnej drukarce służącej do wydruku kalki. Kalkę przenosimy na skórę klienta i po tym tatuujemy, na bieżąco wprowadzając poprawki, jeśli jest taka potrzeba. Kwotę 50 tysięcy, jaką otrzymałam z programu Wsparcie w Starcie, wykorzystałam na zakup sprzętów, mebli, wyposażenia studia. Mam bardzo dużo klientów, ludzie zapisują się dwa miesiące do przodu. Cieszę się też, że klienci do mnie wracają, polecają mnie dalej. Tak naprawdę ponad 60% osób, które mam, które tatuuję, mam z polecenia, dlatego nie musiałam też inwestować wiele w reklamę. Poczta pantoflowa w małym mieście bardzo dobrze działa, dużo lepiej niż jakakolwiek kampania marketingowa. Bardzo się cieszę, że otworzyłam własny biznes, jest to spełnienie moich marzeń.